Dzień dobry, Tadeusz Blachura, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie. Dziś prezentacja karabinka automatycznego AKM. W czasie II wojny światowej w Związku Radzieckim opracowano nowy typ naboju, naboju pośredniego pomiędzy nabojem pistoletowym a nabojem karabinowym. Był to nabój kaliber 7,62 mm x 39, wzór 1943. Prowadzono również pracę nad całą rodziną karabinków i broni maszynowej, która miała strzelać taką amunicją. W tej rodzinie znalazł się również karabinek automatyczny konstrukcji Michaiła Kałasznikowa. Broń ta pod oznaczeniem karabinek automatyczny AK w 1949 roku trafił na uzbrojenie Armii Radzieckiej. Na uzbrojenie Wojska Polskiego karabinek AK trafił w 1952 roku. Najpierw była to broń z kolbą stałą drewnianą, a od 1957 roku z kolbą składaną metalową. W 1958 roku w Polsce w zakładach metalowych Łucznik w Radomiu rozpoczęła się licencyjna produkcja karabinka AK. W drugiej połowie lat 50. w Związku Radzieckim karabinek AK poddano modernizacji, wprowadzono wersję AKM. Była to broń o prawie kilogram lżejsza, celniejsza i bardziej niezawodna niż karabinek AK. Ta wersja karabinka na uzbrojenie Wojska Polskiego trafiła w połowie lat 60. i również była produkowana na licencji w Radomiu. Dziś prezentuję karabinek AKM wyprodukowany w Radomiu w 1967 roku. Broń posiada stałą drewnianą kolbę okutą stalowym trzewikiem, chwyt pistoletowy, język spustowy chroniony kabłąkiem. Przed kabłąkiem znajduje się zatrzask magazynka. Magazynek pudełkowy, łukowy, dwurzędowy na 30 naboi. Z prawej strony komory zamkowej przełącznik rodzaju ognia. Ramię przełącznika do pozycji dolnej ogień pojedynczy. W pozycji środkowej ogień ciągły. Natomiast ramię w pozycji górnej broń zabezpieczona. Karabinka nie można przeładować. U góry pokrywa komory zamkowej z charakterystycznymi przetłoczeniami wzmacniającymi. Przed nią celownik krzywkowy z nastawami od 100 do 1000 metrów. Natomiast przed celownikiem drewniana nakładka z rurą gazową. Muszka w osłonie na wysokiej podstawie. Pod lufą wycior prętowy. Natomiast na wylot lufy nakręcony mamy odrzutnik, który służył do strzelania ślepą amunicją. Karabinek AKM jest bronią automatyczną, samopowtarzalną, działającą na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie. Do konserwacji, do czyszczenia karabinek rozkładamy w następujący sposób. Najpierw wypinamy magazynek łukowy. Odbezpieczamy broń. Odciągamy suwadło, sprawdzając, czy komora nabojowa jest pusta. Puszczamy suwadło. Oddajemy strzał kontrolny. Następnie ściągamy pokrywę komory zamkowej. Wypinamy sprężynę powrotną z żerdzią. Wyciągamy suwadło z zamkiem i stłokiem gazowym. Następnie wypinamy drewnianą nakładkę z rurą gazową. Tak rozebraną broń poddajemy konserwacji, poddajemy czyszczeniu. Po skończonym czyszczeniu broń składamy w odwrotnej kolejności. Najpierw nakładka
z rurą gazową. Następnie suwadło z zamkiem i stłokiem gazowym. Wpinamy sprężynę powrotną z żerdzią i zakładamy pokrywę komory zamkowej. Przeładowujemy broń, oddajemy strzał kontrolny, zabezpieczamy broń, dopinamy magazynek łukowy. Karabinek z magazynkiem pustym waży 3,4 kg, długość 870 mm, szybkostrzelność teoretyczna 600 strzałów na minutę, prędkość wylotowa pocisku 715 metrów na sekundę. Maksymalny zasięg ognia 3000 metrów, skuteczny zasięg ognia do 1500 metrów. Do karabinka używano wyposażenia dodatkowego w postaci noszonej na pasie głównym brezentowej ładownicy na 3 magazynki. Tak więc żołnierz nosił dodatkowy zapas 90 sztuk naboi, 3x30. W ładownicy znajduje się również przybornik do czyszczenia broni. Oprócz tego używano olejarki. Mamy tu olejarkę dwukomorową. W jednej komorze płyn do czyszczenia broni, w drugiej komorze smar do konserwacji. Do karabinka AKM opracowano nowy wzór bagnetu nożowego. Był to bagnet 6H3 w wersji wcześniejszej i 6H4 w wersji późniejszej. Bagnet miał ciekawą funkcję. Po złączeniu z pochwą tworzył nożyce, które wykorzystywane były do cięcia drutu kolczastego. Można nimi było również przecinać będące pod napięciem przewody instalacji elektrycznej. Izolację wtedy stanowiła tu gumowa nakładka na pochwę, a w bagnecie wykonany z tworzywa sztucznego trzon rękojeści. Karabinek AKM to broń trwała, niezawodna i odporna na zanieczyszczenia. Jest to także broń prosta w użyciu. Na wielu zdjęciach z konfliktów zbrojnych, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, widać, że całkiem sprawnie posługują się nią nawet kilkunastoletni chłopcy. Broń jest także tania w produkcji. Szacuje się, że przez kilka dekad wyprodukowano 100 milionów egzemplarzy popularnego kałasza. Produkowano go na licencji w Polsce, w Niemieckiej Republice Demokratycznej, w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Eksport broni objął zaś kilkadziesiąt państw świata. Karabinek AKM trafił do zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie wiosną 1990 roku z jednostki wojskowej w Jastrzębiu Śląskim. Jest on jednym z 7 karabinków z kolbami drewnianymi i metalowymi w naszej kolekcji. Dziękuję za uwagę.